Cześć, z tej strony Sol. Witam Was w kolejnym odcinku City Skylines 2. Jak widzicie, już nam tornado zniknęło po drugiej stronie naszej zatoczki. No, tak jak ostatnio mówiłam, dodamy jeszcze tutaj przemysł, bo cały czas tutaj przemysł, zapotrzebowanie mamy. Na pewno tutaj już to aktualnie zrobię. Rozwiniemy tych nie. Te na pewno weźmiemy. Myślę, że te jeszcze, żebym mogła tutaj przemysł przesunąć. No i rozwijajmy się dalej w tamtą stronę. Tak, kup. Powiększmy trochę ten teren. Jeszcze to tak, żeby na spokojnie można było tutaj budować. I tak jak wcześniej zapowiedziałam, zrobimy tutaj fajne tartaki. Czy my tutaj damy większe drogi, czy tak jak w tym miejscu? Wiecie co, tak dałam tutaj te małe drogi, ale tak zobaczyłam teraz, że kurczę, będą sobie skracać tędy do tego ronda. No. Będą sobie skracać drogę. No zobaczymy. Jeżeli tak będzie, to po prostu powiększymy, poszerzymy tą drogę. Dobrze, że teraz w jedynce jest tak, że trzeba było z obu stron tak jakby poszerzało się z obu stron, a teraz można wybrać z jednej albo z drugiej strony, więc mam nadzieję, że tutaj będzie lepiej to wyglądało. Dobra. Też jeżeli chodzi o port, to myślę, że tutaj z tej strony będzie idealne miejsce, chociaż tutaj mamy te wszystkie rzeczy. Tutaj jest górka trochę, nie wiem czy to widać. Teraz może będzie to widać. Nie. Nie mogę teraz tego zaznaczyć. Może tędy. A gdzie my będziemy mieć... Nie chcę tego. Jak tu wysokości są? No mniej więcej tutaj widać takie zarysy tych górek. Właśnie z tej strony jest takie przy brzegu wzniesienie, ale myślę, że tego nie będę niszczyła. Jakby jakieś tsunami czy coś takiego, żeby to się zatrzymało tutaj na tym, a tutaj będziemy budować. Więc myślę, że tu dotąd aż tak daleko nie wejdziemy z tym przemysłem. Raczej pójdziemy w tamtą stronę. Okej. Fabryk jeszcze możemy tutaj na górze dodać, jeżeli już. Możemy to zrobić nawet teraz. Tylko tak, tą drogą. Zróbmy te lepsze drogi. Przykro mi, ale wyburzę Was tutaj. Zróbmy to pod kątem. Tak, i teraz wzdłuż zrobimy prostą drogę. Żeby można było właśnie zrobić coś takiego. Czy tu jest prosto? Chyba nie. Tak, tak, teraz jest 90 stopni. I jak już, to tutaj zrobimy. Kurczę, tylko... A może tutaj właśnie zrobimy ten przemysł? Bo tutaj na pewno jest żyzna ziemia, także zostawię ten kwadrat. A tutaj mogą być fabryki, także dodajmy je teraz, zwykłe fabryki. Tak, tu możecie się budować i z tej strony też. Tak, tutaj też. Z tej strony na razie zobaczymy. Tak, tutaj jest fajne nabrzeże, chyba że z tej strony. Nie wiem, nie pamiętam jak to było, czy tutaj jest
Jak jest port ten towarowy? Czy tu są też od razu tory? Więc byśmy musieli jakoś przeprowadzić stąd tory do nas. Ale to jeszcze daleka droga do tego, tak sądzę. Dobra, bez owijania. Kurczę, czy tą uliczkę damy? Wiecie co, dajmy te uliczki małe. Najwyżej je poszerzymy. A nie chciałabym właśnie tutaj burzyć za dużo. I zrobimy to. Czy to jest 90? Tak, jest 90 stopni. I tak, jakbym to widziała? Na pewno z jednej strony zrobimy i potem z drugiej, tylko tam właśnie jest ten. Dobra, zróbmy to. Czy mi się to wybuduje? Nie, coś poszło nie tak. Okej, tak, chcę wyburzyć. Gdzie to stało? Tutaj, tak? Tutaj stało. Tak. Teraz jest dobrze. Tędy idziemy. Dobra. Myślę, że zrobimy to po prostej. Tak. Tutaj bardziej w ten sposób. Czekajcie. Tak. I dobra, i wracamy teraz. Jest super. I z drugiej strony to samo. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Tak. Tak, naprzeciwko. Po prostu ją zrobimy. Tylko właśnie, czasami mi miga, że są budynki, nie ma budynków, widzicie? Dlatego wcześniej musiałam to wyburzyć. Dobra, teraz jest ok. I teraz z której strony zaczynamy? Z tej zaczynamy. Dobra. A teraz podobnie jak tutaj zróbmy. Tak, po prostej. Trochę większy ten obszar zrobimy. Tutaj po prostej. Uda nam się. Jak to jest? No, bo tutaj kąt inny wzięliśmy. Dobra. Tak jak jest granica. Dobra. No i tutaj. Coś w radiu leci. Zrobimy tak jak jest droga. I piękny tartak kolejny. Tu nie będzie dalszej drogi. Myślę, że po prostu myślę, że to poprowadzimy tędy i ewentualnie z drugiej strony będzie. Możemy jeszcze zrobić z drugiej strony. Tak. Z drugiej strony też zróbmy drogę. Tylko że tutaj. Nie chcą mi pozwolić w ten sposób. I teraz 90 stopni. I dzięki temu też będę wiedziała, jak to wygląda. Chociaż czekajcie, może właśnie zróbmy tak jak tutaj. Z jednej strony i z drugiej strony. I będziemy mieć taki wielki tartak. Chociaż jak to będzie teraz wyglądało? A może właśnie takie zatoczymy takie kółko. Dobra. Zaraz wam wybuduję drogę, ale teraz tak. Usuńmy tą. Tak. I teraz doprowadzimy tą drogę dotąd. Po prostu super. Dobra.
Zobaczymy teraz, jak nam tutaj się uda ten obszar wyznaczyć. No i ładnie, po prostej. Myślę, że bardziej nie potrzebujemy iść w tamtą stronę. No tutaj już są te drzewa takie słabe. I tutaj spokojnie można do tej granicy. Uda się, uda się. Dobra, tylko teraz tak. Najpierw do drogi musimy punkt stworzyć. Tak. No i teraz zrobimy do tego. Ale tutaj też punkt musimy zrobić. Tak. I teraz z tej strony. Super. Możemy jeszcze tutaj do ulicy dodać. I czy tutaj jesteśmy? Właśnie, tu jest ulica. No to weźmy to do ulicy. Żeby było równo. Tutaj tak samo. Zróbmy to tak samo. I troszkę tu nierówno mamy. I czemu to skacze? O właśnie, o to mi chodziło. Dobra, super. Tutaj nie musimy, tutaj możemy właśnie jakiś przemysł dać, chociaż kurczę tutaj średnio z tym przemysłem, bo znowu będą nam niszczyć ten las. Ale tutaj tak jak mamy naokoło, z tej strony możemy sobie rozbudować ten przemysł jeszcze. Dobra, mamy to. Tylko dalej tutaj jakoś nie rośnie nam. To nic, to nic. Średnia zabudowa, tak? Średnie mieszka. Średnim, o średnim zagęszczeniu. Tu jest średniej gęstości, a nie chcą się wybudować. Czy ja dałam ten? Chyba ten jest. Dobra, no to zrobimy takie bloki. Ale myślę, że tutaj mogą powstać dwa. Tutaj też zróbmy. Zobaczymy, jak to się, jak to będzie wyglądało. Tutaj mamy parking, więc zostawmy w ten sposób. Dobra, bo tutaj nic nie widzę. Jak oni się tu budują? Właśnie, tutaj takie małe budyneczki powstaną. Czy my tak chcemy? Zobaczymy. Nie zobaczę, jak się wybudują, jak to będzie wyglądać. Bo tutaj nawet no, troszkę to za blisko, ale już trudno. Niech tak będzie. Wiecie co? Jeszcze tutaj zauważyłam, że ten przystanek jest na samym początku zatoczki. Zróbmy ten przystanek z tej strony. I wtedy zatoczka będzie się tutaj zaczynała, a nie tutaj. Bo tutaj jest też taksówka chyba. Czego tu dwie zatoki się zrobiły się dwie zatoki teraz? Nie, nie rozumiem, jak to działa. Czasami nie rozumiem tego, naprawdę. No teraz jest zatoka z tej strony. To dlaczego tutaj jest jeszcze dalej? Czy my tu mamy jakiś punkt? Pokażcie mi to. Tak, mamy taksówki tutaj. Okej. No to się zgadza. Tylko te taksówki też przenieśmy na środek. Tak, jest super. Jest super. Jak teraz wyglądamy z transportem? Pokażcie mi to. Pasażerowie, dwóch, przystanki 8, ale ekstra. No, na razie nie korzystają z tego. Nie chcą korzystać, wolą taksówki. No dobrze, dobrze. Skoro tak wolicie. Dobra, ale my możemy jeszcze małe zagęszczenie zrobić. A małe zagęszczenie, czyli domki jednorodzinne, mogłyby być jeszcze tutaj. Tu już nie chcą się budować, so, zobaczcie. Ale przy tych małych,
uliczkach jeszcze jest możliwość tutaj wybudowania, więc zróbmy to. Z tej strony nie buduję, ponieważ tutaj powiększę. Jeszcze jeden plac z tej strony chciałabym dodać, plus jeszcze ten no, taki gabinet jakby dla dzieci małych. Pielęgniarkę. O, budynek dla pielęgniarki. Dobra, troszkę się zmniejszyło. W ogóle nie chcą tych. Biur. Tutaj troszkę mamy biur. I na tym się zakończyło. Komercja. Gdzie my mamy tutaj? Tutaj troszkę jest więcej. Nie wiem, czy widzicie to. Tak, tutaj jest taki plac czerwony. Ale z tej strony wolałabym mieć bloki, a jeżeli już, to możemy zrobić tamty. Tak, to dajmy im tutaj dalej. Tutaj z tej strony tak samo. Niech się budują tutaj przy głównej ulicy sklepy. Tutaj będą bloki. Tutaj jest. No. Jak się nazywa? Muszę sobie obejrzeć, bo zapomniałam. Szeregowe domy? Tak jest? Okej. O, mamy jesień. Dlatego takie drzewka. No, fajnie. Karawan pojechał. A właśnie, przypomniało mi się, że odblokowaliśmy te wieże. Więc idealnie tutaj zasięgiem łapię z tej wieży. Złapiemy. Na pewno tutaj, przy tych lasach. Tak. Chcemy mieć to chronione. No i tutaj też. Ciekawe, czy to potrzebuje energii. Na razie zostawmy to. Tak jak jest. Okej. Jak wam się podoba? Fajne te domy. Tak, z dużej płyty. Nawet są jacyś ludzie. Fajne te zdjęcia takie. No dobrze, co tutaj jest nie tak? Małe domy. Czy ktoś mi powie, co oznacza to, że małe domy są na minus 7? Że chcą się przeprowadzać, tak? Bo są za małe domy. No ale tutaj, no, możecie się przeprowadzać. Przecież dałam tutaj drogę taką większą. Nie ma problemu. Jak tutaj mamy? Jeszcze mamy. Wiesz, funkcjonujące dzielnice. No na razie zostawmy to. Na pewno wszystkie tutaj na tej wyspie będziemy zaznaczać później dzielnice. I w policji, no tutaj akurat straży wzięłam, ale w policji, w straży i innych budynkach będziemy zaznaczać. Dobrze, ale tutaj możemy już sobie pomyśleć, jak my tutaj chcemy parkingi. Ja myślę, że tutaj byłby fajny parking, jakiś większy. No, aż taki wielki to nie, ten też nie. Czy tutaj? O, dobra, ten się przebuduje, ale idealnie ten duży parking pasuje. Więc go zróbmy. I teraz na razie jest zapotrzebowanie na te średnie, więc zróbmy na średnie budynki. Może taki.
Z tej strony też. No i tutaj pomiędzy. Tak. Może o jedną kratkę mniej. Już się wybudował. No to wybuduj się od nowa. Żeby też inne te budynki powstawały, nie takie same w kółko. No dobrze. Tutaj już nam się zmniejszyło to zapotrzebowanie. Na razie z tej strony nie będę dodawała. Możemy z tej strony dodać na przykład jakieś parki. A właśnie, jeżeli chodzi o parki, nie dodałam zarządu parków, ale myślę, że tutaj naprzeciwko jest fajne takie miejsce, naprzeciwko liceum. Dajmy to. Jak my to stoimy? 10 tysięcy. O kurczaki. No słabo z tym przemysłem. Produkcja, proszę mi tu powiedzieć. No idealnie, nadwyżka, eksport, tutaj też eksport, super. Tutaj jeszcze importujemy wszystko, ale to do czasu, aż będziemy mogli zrobić sami. Pożyczki nie mamy, opodatkowanie. Myślę, że możemy dodać tu opodatkowanie. Na 12, a biura musimy, no chciałabym ich zachęcić jakoś do biur. Niech tutaj biura powstają. I teraz tak, sprawdźmy jak jest ta gleba. No myślę, że po prostej poprowadzimy tutaj i naokoło taki zrobimy kwadrat. Z tej strony, tak, tak i tak, żeby mogli tutaj jeszcze się wybudować z fabrykami. Coś nam tam mówią, ale my nie chcemy tego. Dajcie jakąś muzykę fajną. Dobra, dajmy im jeszcze tutaj te drogi dalej. Czy tu jest, aha, tutaj jest ta szersza. No dobra, to zróbmy zakręt z tą szerszą drogą. Ale właśnie myślę, że tak jak idzie ten przemysł. Bo nie wiem, czy teraz jest prosto. Dobra, bo przedłużmy to. Zróbmy tą drogę po prostej, idealnie, tak, mamy to. I teraz tak, to usuniemy, te kawałki też usuniemy, bo chciałabym mieć tutaj fajny zakręt, zrobimy. Tutaj przedłużymy sobie i teraz na zakręcie zrobimy, pewnie. Okej, mamy to. I teraz możemy jakieś drogi wyprowadzić nawet tutaj dla jakichś fabryk. Tu przy samej drodze. Mam nadzieję, że tutaj nie zanieczyści mi aż tak. Czekajcie, bo tutaj jakieś kratki mi się rozwaliły. Zróbmy od tej strony. W ten sposób, tak. Tu możemy jakieś ścieżki. Trochę tu nierówny teren, nie zauważyłam. Może jakieś jeszcze zrobimy. Okej. Może jeszcze jakieś zrobimy tutaj przystanki, jakoś jeszcze jedną linię. No i dobra, tutaj możemy dać im przemysł. Myślę, że będzie w tą stronę wiało, więc no najwyżej ten narożnik troszkę się zgubi. Okej. Co tutaj jeszcze? Tutaj też damy, tak, niech mają. Tutaj możemy
przemysł jak najbardziej robić. Tutaj będzie śmietnisko. Tu możemy później przenieść te fabryki. No i jest super. No, bo biura też się zdecydowały. Bardzo dobrze, bardzo mnie to cieszy. Tutaj jeszcze dodamy. Troszkę się obudują. Chociaż tutaj jest taki... taka górka. O. No okej, poradzą sobie. No. No, nie ma co tutaj zmieniać. Dalej nie będziemy szli, bo tutaj jest ta droga dojazdowa. Tutaj też. Tak, do tego przemysłu. Nawet się zastanawiam, czy takiej nie zrobić polnej drogi do tego, żeby był dojazd. I wiecie co? Zróbmy. Zaraz zatrzymajmy, bo zaraz będą krzyczeć nam, że nie mają drogi. Proszę bardzo, macie już drogę. I teraz powiedzcie mi, jak mogę tutaj zmienić to właśnie. No. Pewnie. Mamy większy teren. Dobra, tutaj mamy górki. Na górce mamy ten las, ale tutaj już sobie poradzą. Tutaj też. Z tej strony jeszcze możemy dodać fabryk, ale to później. Tutaj bym zrobiła takie zaplecze na inne budynki, typu oczyszczalnia ścieków. Jakieś zajezdnie, jakaś poczta, segregownia poczty. Tutaj zostawimy to miejsce na razie. Fabryki będziemy teraz tutaj budowali. I myślę, że dobre miejsce na port towarowy będzie w tym... będzie na tym za... w tej części. Dobra. A tutaj nam się oczyściło. Nie, jeszcze troszkę. Jeszcze troszkę jest. Okej. Czy ja chcę to połączyć jakoś? Może być, chociaż zaczną mi może tędy na skróty jeździć. To zostawimy na razie. Dobrze. No, fajnie, że są biura. Zapotrzebowanie na biura. Możemy im trochę dać tych biur po drugiej stronie, ale właśnie. Tutaj możemy dalej się rozwijać. Myślę, że w następnym odcinku mam nadzieję, że już będzie trochę więcej tych mieszkańców. No na razie na te małe, tanie mieszkania na razie nie ma zapotrzebowania, także tutaj damy może z odstępem taki większy blok. Tak. I tak samo tutaj. I tutaj. Tylko tutaj, nie, takie mniejsze zrobimy. Tak. Tutaj na trzy kratki. Może coś mniejszego się wybuduje. Dobra. Już się zaczęli budować, super. No i mamy zachód słońca, cały dzień przeszedł. Proszę. Jakie chmury fajne. No, wracamy tutaj. No i na następnej części myślę, że rozwiniemy tutaj w tą stronę nasze miasto. Jeszcze tutaj mamy miejsce, także powoli, powoli rozwijamy się. Główna droga jest. Na razie koreczków nie widzę. Wszystko fajnie wygląda. Zobaczmy, jak to... jak oni jadą. Może w stronę miasta. Zero osób. Kurczę. Jak tu zachęcić do tego, żeby oni jeździli autobusami?
No trochę tutaj jest. Dwie osoby. Dwie. Jedna. Słabiutko. Słabiutko. Linia autobusowa. No przystanki 8, 6 pasażerów. Użycie linii 1%. Może zmniejszmy tę cenę biletów, żeby ich zachęcić właśnie. Co on tam robi? Zmieniał pas chyba. No i sprawdźmy. Zobaczmy nasze miasto z tej perspektywy. Tutaj remiza. Nasz cmentarz. Z daleka widać liceum. Nie wiem, dlaczego nie stanął na tej zatoczce. O, i wjeżdżamy tutaj na szeregowe. Tu bloki, sklepy mamy. Co mi tutaj dziadek gadasz? No, przyspieszymy trochę. Jej. Ktoś wsiądzie? Jest! Pasażerowie są! 6 osób aż. Troszkę mało, ale myślę, że będzie lepiej. Tutaj domki, parking. Parking mam wzięcie. I pod szkołą. Wszyscy wysiedli? Czwórka. Dobrze, dobrze, wsiadają, wsiadają, super. Tu przebiegają przez ulicę, kurczę. No dobrze, ale tu parkingów, Boże, ile tu ludzi stoi. A tutaj tak ładnie, bo drzewka zasadzone są. No, nie, jest ruch, jest ruch. Bo tak wyglądało tylko. Jak ta stacja? No, prawie full. Znaczy stacja, parking sprawdzałam. Prawie cały zapełniony parking. Okej. Tutaj też wsiadają. Super. Jest wzięcie. Także jadą. Jadą do pracy. No. Także pooglądaliśmy sobie tak z bliska trochę nasze miasteczko. Tu się wybudowały małe bloki. Dobrze, zostawmy. Tutaj mamy park ładny. Tutaj też się wybudowali. Tutaj fajne miejsce na plac zabaw. Dajmy im plac zabaw, tak. Jest fajny. Między blokami plac zabaw. Tutaj jeszcze mamy miejsce, też damy im. O. No i w następnym odcinku jeszcze pozdabiamy. Tutaj tak jak tutaj daliśmy, żeby nie zostawiać takich pustych placów. Tu jeszcze nie doszło. Dociągnijmy to. Lubię, kurczę. Fajnie jest, jak widać, że korzystają jednak z tych ścieżek. Jednak są potrzebne, żeby skrócić sobie drogę do przystanku, do sklepu. No, widać, że korzystają i to jest fajne. Dlaczego ty się taki mały zbudowałeś, co? Co tutaj jest? Jakaś stacja benzynowa. Tutaj mamy pojazdy. Tu supermarket, napoje. No i fajnie. A tutaj nie dałam większy. Tylko taki mały się wybudował. Dobra, niech będzie. To tutaj damy jakiś fajny plac. Fajnie zagospodarujemy drzewkami. Dobra, to tyle na dzisiaj. W następnym odcinku będziemy ozdabiać, dokończać to osiedle. No i
zostawcie lajka, subskrybujcie, żeby nie przegapić następnych odcinków. Na pewno jeszcze tutaj dodamy te gospodarstwa. No i tak to wszystko wygląda fajnie, fajnie się rozwija. Przy następnym kamieniu milowym myślę, że już możemy myśleć o tym, żeby dodać im transport tutaj, port towarowy i musimy pomyśleć jeszcze nad portem, gdzie... Chociaż tutaj fajna droga jest i myślę, że tutaj takie miejsce dosyć też spoko, żeby zrobić port. A jeżeli port zrobimy, to na pewno razem z przystankami. Jeszcze dodamy tutaj linię. No i rozwijamy się powoli, ale systematycznie rośnie. Tutaj cały czas jesteśmy 7-8 tysięcy na minusie, ale mam nadzieję, że będzie coraz lepiej. Dobra, to miłego wieczoru albo dnia, w zależności kiedy to oglądacie. No a ja się z wami żegnam. Pa, pa!